Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pora na kolejną paczkę z ikoną. Zgodnie z umową wbite 5000 łapek, także oczywiście lecimy z kolejną paczką. Oprócz tego będą też paczki za codzienne logowanie, ostatnie już paczki za logowanie, więc może będzie toty i ikona w jednym odcinku. Zobaczymy, może być śmiesznie. Także zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Dailbin. Bawcie się dobrze! Więc moi drodzy, panie i panowie, lecimy. Odbieramy sobie oczywiście dwie paczuchy za codzienne logowanie. Jest to paczka 5 piłkarzy 84 plus i 3 piłkarzy 85 plus, więc no, foderu będzie dużo, to na pewno. Więc myślę, że ta paczka z ikoną też nie powinna być jakoś mega droga, bo też nie mam aktualnie foderów, ale wydaje mi się, że coś tam z tych paczek będziemy mieli, także lecimy. Moi drodzy, zacznijmy ten odcinek przepotem. 5 piłkarzy 84 plus. Może? Nie, ale jest walkout, więc przyjemnie całkiem. Niemcy Toni Kroos. Nie, Joshua Kimmich. Okej, 89, spoko. Rodri Mertens Grisz. Okej, dwa walkouty. Wezmę to jak najbardziej, przyjmę. Okej, i oczywiście paczka z trzema zawodnikami 85+. I może, to na pewno będzie walkout, ale jaki walkout? No nie, na pewno nie niebieski. O Boże, nie, no dajcie spokój. Ja tu mówię, że na pewno walkout będzie. I takie rzeczy dostaję. Dobra, mamy moi drodzy składzik 85% zrobiony. Także takie karty właśnie lecą. No i wydaje mi się, że powinniśmy na luziku mieć karty właśnie na ostatni skład. Mam nadzieję, że nie będzie po prostu drugiego Casillasa. Paczka za 15000 monet. Zobaczmy, czy... Może tutaj? Brak ekranów, okej. Okay. Wszystko po prostu jest przygotowywane na paczkę z ikoną. Jestem tego pewny. Okej, wiecie co, żeby sobie trochę zwiększyć ilość foderów w klubie, otworzymy sobie paczkę za 500 FIFA pońców. Jest to paczka pod tytułem noworoczna paczka dopingu. Także 10 piłkarzy, w tym jeden ocenia 85+. Także może ten 185+, to będzie niebieski na przykład, nie? Ale... Mamy przynajmniej walkout, mamy pewność, że będzie walkout, okej? Okay? No jest to Wojtek Szczęsny, ale 86 oceny ogólnej mimo wszystko myślę, że nie jest źle. Żeton, bo teraz oczywiście wychodzą też żetony do następnego promo pod tytułem Future Stars, także warto te żetony zbierać. No dobra, także słuchajcie, takie lecą karty. Musiałem tylko kupić Robertsona, więc 30000 monet na paczkę z ikoną to naprawdę chyba nie jest zły deal, więc takie przepalamy karty. No i moi drodzy, wierzę, że będzie znowu World Cup, ale trochę bardziej grywalny World Cup. Albo też niekoniecznie World Cup, ale taka... ikona typu ciekawa, nie? Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tymczasem przejdźmy do, powiedzmy, że do przepowiedni, aczkolwiek będę pewnie tego żałował, bo ostatnio przepowiednie się sprawdzały, no ale może. Nie ma ekranów. Niemcy. Mamy już chyba najlepszą możliwą kartę z Niemiec, jest oczywiście Lothar Matthäus, także... No Klose bym nie chciał, nikogo bym nie chciał z Niemiec, więc nie chcę Niemiec. Nie będę robił aktualnie ruletki, bo ostatnio oczywiście była, po prostu lecimy. Zobaczmy animację karty trafionej World Cup po prostu. I czy będzie? Kolejny World Cup? Nie, ale może jakaś trafiona? Nie. Nie, to nie jest. To nie jest karta, którą chciałem ujrzeć, nie będę ukrywał. Ale hej, jako foder w przyszłości będzie świetnie się przypalał. To jest duży plus, jedyny plus tak naprawdę z tej paczki, ale no okej, jest Michael Owen. Także jeszcze jedna paczka, żeby trochę pozbierać sobie foderki, ponieważ chcę zrobić jeszcze parę rozbudów dzisiaj, więc mamy tu jeszcze paczkę za 350000 monet. Jest to paczka niezbędnik Toty. Zobaczmy, jak bardzo jest to niezbędnik. Może jakaś karta nominacji na przykład, może być wyróżniona. Nie, mamy kolejny walkout. Na razie... jedyną kartą, którą trafiłem, okej, Alisson 89, spoko, bardzo fajny foder. Chyba, że jeszcze może być jakaś nominacja w sumie, bo Alisson ma dużo overalla. Może? 4 walkouty, okej, spoko. Nadal nie trafiliśmy żadnego Toty, ale możemy trafić na pożyczenie Toty, na przykład. Elifant i Hulicik, co by na to? Nie, także jeszcze przed meczykiem. Podwójna rozbudowa 85+, przepalamy karty, wiadomo jakie, foderki, klasycznie, ale może tutaj będzie... potężne BOOM! BOOM zawodników 85+. Co to może oznaczać? Może to oznaczać walkout. Także miło. Donnarumma 88. Spoko, no kolejny fajny foder, aczkolwiek no nie robię tego, żeby mieć foder, tylko żeby trafić niebieskie karty. Ale okej, może być Donnarumma, nie ma problemu. I Jorginho, dwóch pięknych Włochów. Dobra, moi drodzy, pora testować Kyliana Mbappé. Jest to pierwszy test na wizji, oczywiście. Gramy sobie Division Rivals, oczywiście pierwsza liga, więc będzie... będzie grubo, zdecydowanie. No i tak wygląda składzik, na razie nic nie będę zmieniał, wiadomo, formacja 4-3-2-1, póki co oddaję, także do boju. Co my tu mamy, moi drodzy? Petr Czech. Wow, Pele, Harry Kane na ataku. Ciekawe, niecodzienne. Cyk, cyk. Mbappé! No to musi być gol, to musi być gol. Pierwsza bramka Mbappé na YouTubku. Bardzo ładne wykończenie, to się szanuje. I cyk. Ho, ho. Za mocny. Kylian jest za mocny, proszę państwa. Piękny zawodnik.
O Jezu, ale mi się zachciało teraz dryblować tym wiejrą. Dobra, Donnarumma. Hurricane! Wiedział, że się ruszę. Kurde. Hurricane. Niestety. 2-1. Cyk. O Jezu. O! Gdyby go przeszedł tym Bolasty flikiem. Kurde. Ale Maldini się nie da przecież. Okej, dobra. Kontrowersje. Cyk. Mbappé i 3-1. Hat-trick. 25 minut. Elegancko. Potrafi coś, co nieco. Dobra, jest Kylian, on się rozpędza, on już się... No nie dogonicie Kyliana, nie ma opcji. Nie ma szans. Cyk. Ach, kurde, Zambrotta, no. Hat-trick Mbappé na razie. Solidny meczek w jego wykonaniu, myślę, że pokazał umiejętności. Jeszcze druga połowa. Coś jeszcze strzeli. Cyk. Cyk. Piękna. O, chłopie. Czemu? No, ale Vairan. Zizu. No, i to jest fajna akcja. To mi się podoba. Ale Aloe Vera, miałeś... To była 300. Mnie to nie obchodzi, że prawa noga. Mordo, to jest... I cyk. No, lewą potrafi. Lewą jednak jeszcze potrafi. Nice. 5-1 mamy Rage, także piękny mecz. No, Mbappé tutaj postarał się. 8-9 ocena, 3 bramki, 2 asysty. Nie najgorszy występek na pierwszy mecz na YouTubie. Fajnie, robię sobie jeszcze jakąś fajną paczkę. Dobra, przepalam wszystkie fodery, które mam w klubie na ostatnią paczkę. Taką większą na dzisiaj, 3 obrońców 8-5+. I liczę, że dzisiaj jeszcze będzie niebiesko na tym odcinku. Ja wierzę. Nadal moja wiara pozostaje bardzo duża. 3 obrońców 8-5+. Zapraszam. Manuel Neuer, no fajny rating, 90 oceny ogólnej, to jest dużo. Nie jesteś niebieski, Manuel, ale może jeszcze w sumie? Nie, ale 3 walkouty, no to załóżmy, że tak, no okej, może być, nie ma tragedii. Dobra, jeszcze jedna paczka, taka duża, przed ostatnim meczem, żeby sobie coś fajnego mimo wszystko trafić. Dzisiaj jest to paczka z gwiazdą, 86 plus co najmniej jedna karta, 7 kart, może, w takiej paczce, no nie... Co to jest? De Jong, a nie może to być jakiś Holender grający w Liverpoolu na środkowej obronie na przykład? Tak dla odmiany? I co my tu mamy? Znowu Petr Czech, Bremer, proszę bardzo, Pogba, Ture, Alvarez, który wiadomo będzie zmieniony, Jarzynka, Ginola, Di Maria. Oho. Ginola? Nie, no co? Aha. Co? Najbardziej od niechcenia strzału oddany, jaki widziałem jeszcze, wiadomo, na zielono. Ale naprawdę? Dobra, Zizu. Ładnie, Mbappé, przyjęcie, uderzenie. Wiadomo kto, wiadomo jak. Kylian Mbappé. Ej, gość gra tym Alvarezem cały czas. Co jest? Ej, Ginola Edson, proszę. Donnarumma. Oh. Oj, kęcik, trzeba się ruszyć. Kto to mógł być? No, oczywiście Ryan Kent. Kurde, bramka do szatni. Szkoda, bo wydaje mi się, że raczej byłem stroną przeważającą w tym meczu. Może jakoś nie mega mocno, ale kurczę, do ugrania jest ten mecz. Ale jest mega spocony, niestety. Jest bardzo spocony ten mecz. Ty! Nie, no... Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? O, jeszcze greedy będzie robił. Zróbmy paczkę jakąś, co? Także, moi drodzy, na sam koniec paczuszka 83 plus razy 2. Kończmy to na jakimś fajnym okałciku, żebym miał fodor na kolejną paczkę z ikoną, bo jeszcze jedną oczywiście sobie otworzymy. Także na sam koniec będzie trafiony... Walkout bym poprosił? Belgia? 46 raz trafią Tielemansa. No nie jest to karta, którą chciałem zobaczyć, nie będę ukrywał, no ale jak już jest ten Tielemans, to muszę go przyjąć po prostu. No dobra, widzimy się oczywiście jutro, nie wiem, co jeszcze jutro będzie na odcinku. No, mam nadzieję, że wyjdzie jakiś fajny z BC, także zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.